Do końca września ma być gotowe ogrodzenie cmentarza wojskowego w Dębicy. To już kolejny remont tego ważnego miejsca pamięci. Każdego roku miasto Dębica stara się remontować to szczególne miejsce, jakim jest cmentarz wojskowy w Dębicy. W latach poprzednich udało się odnowić zabytkowe pomniki nagrobne, chociażby żołnierzy, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, także te mogiły bezimienne żołnierzy z września 1939 roku. W ramach zadania zostanie m.in. oczyszczone ogrodzenie z nawarstwień i zabrudzeń oraz usunięta stara okładzina. Będą wymienione słupki, cokoły, nowa okładzina na tych cokołach. Zatem myślę, że tutaj od frontu, od strony ulicy Cmentarnej powstanie ładny front ogrodzenia cmentarnego, tak aby to szczególne miejsce, wizytówka naszego miasta, miejsce szczególne związane z pamięcią o polskich bohaterach, którzy walczyli na przestrzeni XX wieku o naszą niepodległość, aby to było miejsce godne i też musimy do tego miejsca podchodzić z szacunkiem. Na cmentarzu wojskowym odbywa się wiele ważnych miejskich uroczystości. Renowacja ogrodzenia to kolejne zadanie objęte nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt inwestycji to 35 tysięcy złotych.